Mr. Meth. You know how we do. Se acabó. Cześć, pozdrawiam fanów oglądających. Wczoraj odbyła się gala FIFA w Paryżu i polski Polak zdobył tytuł najładniejszej bramki roku. Według mnie nie była najładniejsza, ale rozumiem, że dostał to po prostu dlatego, że jest niepełnosprawny i FIFA dba o swój wizerunek i tak naprawdę tylko to się liczyło. Natomiast chciałem powiedzieć o tym Polaku, że tak jak odbyły się przedwczoraj eliminacje Eurowizji, gdzie wszyscy Polacy śpiewali po angielsku, to pojechał Polak do Paryża i zamiast się przygotować, bo miał na to 2 tygodnie, bo wiedział już, że został nominowany, powiedzieć chociaż jedno zdanie po angielsku, czy 2 zdania nauczyć się, to zaczął gadać po polsku. I nikt go nie rozumiał, bo nie sądzę, żeby na sali jakiś piłkarz tytułu Messi, czy inny, czy choćby Ronaldo, znał język polski, a tam tłumacza polskiego na pewno nie było, bo było widać, że nawet większość nie ma słuchawki w uchu, więc nie wiedzieli, o czym mówił. Poza tym niesympatycznie się wypowiedział ten Polak, nie sprawiał dobrego wrażenia i tak muszę powiedzieć, czy Polacy są idiotami, nie mogą się nauczyć innego zdania po angielsku? Pozdrawiam, cześć, do następnego odcinka. Should speak English? Yeah, yeah. What is your good name? My name is Motherfucker. Well, your name is what? Motherfucker. Hello, Motherfucker.